No niestety nie udało nam się wygrać dzisiaj. Bardzo ciężki mecz, bardzo trudny teren. No to był ciężki mecz, to był bardzo ciężki mecz, bo przeciwnik z najwyższej półki. No myślę, że przede wszystkim mecz walki, dużo zdrowia, obydwie drużyny stawiły na parkiecie i my się tego spodziewaliśmy. Jest to przykra porażka, ponieważ wygrywaliśmy właściwie 20 minut, nie wiem, czy się mogą. Liczyliśmy na to, że uda nam się wygrać dzisiaj. Traktowaliśmy poważnie, bardzo poważnie ten mecz. Chcieliśmy wygrać, chcieliśmy zdobyć URPZ Kosz, natomiast zagraliśmy słabo. Sporo sił nas ten mecz kosztował, natomiast udało się go wygrać poprzez to, że realizowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo systematycznie to, co mieliśmy założone i tutaj jakby nie było takich przestojów, że i to zadziałało na nasz plus i na wynik końcowy. That ain't the baddie bitch up in here, boy, I swear to God. Get her mama, turn around, look how she do her mouth. I got that lip gloss shining like some mama rock. They shining, boy. Then she go turn around on the pole, slow down, ho, ho. I gotta pay her, boy, come here, honey. Przygrali nie obroną. Owszem, były błędy w obronie, były. No tak, graliśmy te same zagrywki, to samo widzieliśmy wszystko, co grają. Oni grali szczególnie, oni grali bardziej dużo strefą 3-2, którą my lubimy grać na strefę. No ale co zrobić, jeżeli zawodnicy powiedzmy mają skuteczność, cały zespół, skuteczność za 2, za 3, na poziomie 38%, a generalnie mamy 70% średnią z ligi. Zespół stali był bardzo dobrze przygotowany do tego spotkania. Na pewno odrobili lekcje i byli przygotowani na każdą, praktycznie każdą zagrywkę z naszej strony. Natomiast my powinniśmy być zespołem, który nawet w takiej sytuacji potrafi grać nadal w swoim stylu. To znaczy nie dać sobie narzucić sposobu obrony zespołu przeciwnego. Wszyscy dobrze wiedzą, że Pleszew jest bardzo mocną drużyną i tak naprawdę mogły grać w tej pierwszej lidze. No ale dzisiaj my wygraliśmy, my pokazaliśmy większy charakter, popełniliśmy mniej błędów i, no i my wyszliśmy zwycięstwo z tej wojny. Ale co z tego jak przegraliśmy i nie zdobędziemy niestety pucharu. Body head FE, follow me. Mommy can wobble if she want it. They ride it if she want it. That face and body, she can model if she want it. She get her bottom to stay you down in a New York minute. Up here with no Roblox, only way you get up in it. Shorty love fucking with rappers, don't fit me in the actors. Don't care if you're married or bachelor. She make a southern boy proud of his toes. Quickly forgetting not loving them hoes. She get money like little Kim, Biggie and Lil C. Po czterech faulach odgwizdanych w ataku, ja już nie grałem tak jak do tej pory. Musiałem bardzo uważać, ponieważ praktycznie każda mocniejsza akcja z mojej strony była odgwizdywana, dlatego grałem tak jak grałem i niestety nie mogłem w pełni wykorzystać swojego potencjału.
out in the club throwing money around. Bad chicks that wanna dance with their titties out. Doing tricks, making their booty bounce. Two nutler balls in the coochie and pull them out. Make it touch the ground. Analizowaliśmy dosyć dogłębnie grę, wszystkie zagrywki, jak również każdych zawodników poszczególnych. I cieszę się, że te najmocniejsze strony Pleszewa udało nam się ograniczyć dosyć mocno. Nie zaprezentowaliśmy swojego stylu gry. Nie wiem dlaczego, być może ta hala jest specyficzna. Na pewno kibice świetną atmosferę stworzyli, natomiast my nie potrafiliśmy się w to wpasować i najpierw szukamy winy u siebie. Trzeba ten mecz bardzo gruntownie przeanalizować, ponieważ wiele karygodnych błędów z naszej strony nie może się zdarzyć w kolejnych spotkaniach. I'ma keep it real with you, boo. I like what you're doing, so keep it doing what you do. I wanna see you front, back, side to side. I wanna see you do what you do to get loose now. Keep it moving, moving. Girl, I love the way.